Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagramy Divide and Conquer. Moi drodzy, kampania Numenoru i stoimy u wrót Khazad-dûm. Przed nami armia Dunlandu, ostatni obrońcy, ufortyfikowani przed murami i także za wielkimi ścianami Morii. Słuchajcie, nie będziemy brali tutaj sojuszników do walki, gdyż obawiam się, że możemy stracić naszą doporową jazdę, która po prostu znajduje się w tej drugiej armii. Natomiast zawalczymy z dwoma armiami Dunlandu. Są one dość dobre. Mamy tutaj kilka jednostek pełnych doświadczenia, werwy, zapału. No i przede wszystkim jest też kilka oddziałów, na przykład jeźdźców, i to w pełnej obsadzie. Najpierw będziemy musieli naszymi jeźdźcami skasować ich jeźdźców, a później no zdecydowanie dużo tej jazdy. Na pewno połączymy sobie jazdę w jeden jakiś oddzielną taką mini armię i ruszymy może do walki z przeciwnikiem, tak by przynajmniej te jego posiłki rozgromić za pomocą tych naszych jeźdźców. Mamy 4 oddziały lekkiej jazdy toporników, dobre je do walki w zwarciu, i dwa oddziały jazdy ciężkiej konnicy numenorskiej. Przepraszam za chrząkanie, mamy dzisiaj piękny środowy poranek, czyli wolcznie leje. Oczywiście, ja przy takiej pogodzie zawsze mam, o Jezus Maria, jaka fatalna pogoda. Ja przy takiej pogodzie zawsze mam problemy z zatokami. Czy tu zawsze będzie taka pogoda? Chyba tak. Dobra, stoimy u podnóża gór, które najwidoczniej przysłaniają wszystko. Okej. No to jakbyśmy chcieli sobie ustawić naszą armię. Słuchajcie. W pierwszej kolejności to zrobimy sobie na pewno do tyłu. Każdymi. O, oni mają palisady. Jak ładnie. Dobra, trzonem naszej armii, środkiem przede wszystkim będą, myślę, że oddziały mieczników. Ich damy na sam front. Pięknie. Mógłbym się tak ustawić, żebyśmy byli faktycznie na środku. Po bokach natomiast, a ciekawe czy to się da, a nie da się przesunąć niestety ich, no trudno. Na flankach na flankach natomiast nasi pancerni. Pięknie. A jeszcze dalej na flance nasi najlepsi włócznicy. Pięknie. W ten sposób. W ten sposób. Generał nie będzie uczestniczył w walce, ale będzie aktywnie wspierał, inspirując. Dodatkowo mamy naszych kuszników, których rozstawimy sobie w ten sposób. Generała możemy jeszcze dalej ustawić. Świetnie. Więc tak, wy możecie sami wybierać cele, nie będzie mi to przeszkadzać. I weźmy sobie jazdę, którą tak. Prawdopodobnie przeciwnik nadejdzie z zapleców. Więc ja ustawię sobie jeden oddział konnicy numenorskiej tutaj. Pięknie. Czy da przejechać? Da się. Plus dwa oddziały lekkiej jazdy gdzieś tutaj jeszcze dalej na flance. Drugi oddział natomiast analogicznie na tą stronę. Pięknie. I tak samo dwa oddziały lekkiej jazdy na flankę. Pięknie. Dobra. Nasza piechota ma iść w grupie. Oni będą stanowić grupę. Pięknie. Natomiast jazda będzie. Kurczę, nie chcę, żeby stanowili. Dobra. No i zaczynamy. Słuchajcie, z uwagi na to, że mamy taką armię typowo agresywną, myślę, że spokojnie zasuwamy do przodu. Chodź tu jeźdźcy już też. Nawet choć nie, czekajcie. Zróbmy pauzę, zobaczmy jak wygląda ukształtowanie terenu, bo tu jak widzicie jest mały spadek. To moglibyśmy sobie zrobić w ten sposób, że poczekamy na nich w zasadzie, aż oni się rozbiją o nasze linie. O, w ten sposób zrobimy, świetnie. Tu mamy już nasz, tak, tu są jeźdźcy. Okej. Okay. To bierzemy naszych jeźdźców im naprzeciw. Pięknie. I po drugiej stronie też powinni być jeźdźcy. Też nie czekając, tylko po prostu uderzymy na nich. Pięknie. Ci. Myślę, że tak samo tutaj. Dobra, dwa oddziały na tą konnicę i jeden oddział na tą tutaj. Rozpoczynamy. Oni mają bardzo dużo uszkodzonych oddziałów, więc niepełne stany liczebne. Myślę, że to spokojnie damy radę zrobić. To nawet w taki sposób, żeby jeszcze móc zająć się na naprawdę takim
bezpiecznej formie walką z no, oddziałami. Patrzmy, tutaj się zaczyna już bitwa. Tak jest. Więc możemy. O! Oni ich zaatakują świetnie. A tu zaatakujemy ich od tyłu. Jeszcze. Teraz się rozstawimy odpowiednio. I teraz zaszarżujmy. Doskonale. Jak widzicie, przeciwnik jest w rozsypce. I teraz czy powinniśmy go zaszarżować? To jest dobre pytanie. Tutaj też już się zbliżamy. Świetnie. Mamy nawet jeszcze. To są wszystkie trzy oddziały, walczą z nimi. Tak jest. Słuchajcie, no to bierzemy naszych włóczników. To jest lekka kawaleria. No to bierzemy na nich naszą ciężką kawalerię. Albo nie. Jeden oddział tutaj, świetnie. I jeden oddział włóczników od razu do ataku. Ich szarża będzie za słaba. Natomiast tutaj, w tym momencie, ruszamy do boju. Zobaczcie, oni są po prostu rozbici. Słuchajcie, weźmy całą naszą piechotę. Całusienieńką. Tutaj będziemy przerzucać. Generał tak samo, do przodu. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Na razie jest za wcześnie, żebym mógł wybierać określone cele. Dobra, zaatakujcie ich tutaj. Tutaj. Tu. Tutaj miecznicy. No i wspaniale. Dobra, ci im zostali, praktycznie nie istnieją już, świetnie. Wracamy na tą drugą flankę, jak wygląda to tutaj. Musimy się wycofać. Mamy ciężką piechotę, więc do tyłu najlepiej. I wrócimy tą konnicą do naszych jednostek. Idealnie. Dobra. Generał? Generał niech sobie stoi tutaj, świetnie. Wy natomiast macie piękne pole do strzału. Jeszcze podejdziemy bliżej, żeby mogli skutecznie walczyć. Tak, z tej strony. O, są włócznicy niestety, ale... Dobra. Jeźdźcy plus. Tam ci powinni sobie z nimi poradzić bez najmniejszego problemu. Tu ci już skończyli walczyć cudownie. Praktycznie skończyli. Tak, ostatni jeździec. Dziękuję. Lecimy. Włócznicy tak samo do pomocy. Nasza ciężka piechota powinna bez problemu sobie z nimi poradzić, więc tak. Wy możecie strzelać tam. Wy tak samo strzelacie tam. A wy będziecie... Albo nie, wiecie co? Spróbujmy zastrzelić generała. Cudownie. W co żeście się nadziali na piki? Boże drogi, uciekać. To będzie tragedia za chwilę. Oj. Mocno nas tu pokiereszują. Przynajmniej jazdę. Będzie trzeba ich przetrenować. Okej, wracamy. Cudownie. No i teraz tak, ten oddział od razu tu. Ten oddział na tych lekkich włóczników i ten oddział nie na pikinierów, tylko może na tych. Pięknie. Teraz tutaj. Dalej do boju. Tak samo. Trzy oddziały. Okrążymy ich. Co, wycofamy ich. Świetnie. I strzelajcie teraz tu. No was w ogóle konnica zaatakowała, to pomóżcie im troszeczkę. Dla tej jednostki generała będą dobre. Do tego. Świetnie. Mamy ciężką, znaczy lekką jazdą zaatakujemy, ale nie powinno być z tym problemu. Wy się wycofajcie. Za mocno tutaj będziecie ponosić straty. Za duże. Okej. Okay. Tu, świetnie. I we w tych pikinierów. Bardzo ładnie. Okej, do tyłu. Troszeczkę z nimi pogramy w takiego głupiego Jasia.
Tylko 17 zostało. Będzie trzeba przetrenować tam, przynajmniej te nasze oddziały. Dobra, gdzie są ci jeźdźcy? Bo oni już praktycznie zostali zgnieceni, a... No, nie, to z brązowych chyba doświadczenia, ale mimo wszystko nie chciałbym ich stracić. Potem do tyłu i przedrzeć się gdzieś za nasze linie. Pięknie. No i cudownie, dobra. Teraz wystrzelajcie tutaj. A przypominam, że jeszcze mamy drugą armię, która nawet nie weszła do walki, prawda? Gdzie jest generał? Zadąć wróg. Doskonale. Okej, tu widzimy chyba całą naszą już zgrupowaną armię, tak jest. Dobra, to nie będzie żadnego problemu z wygraniem tego. Świetnie, jeszcze kusznicy zaczęli idealnie strzelać w tych ciężkich toporników. Stawcie się jakoś sensowniej. Bierzemy naszą jazdę. Teraz możemy też próbować zaatakować tych. Pięknie. No i pomóżmy w walce z tymi oddziałami, które jeszcze na samym końcu się trzymają. Nie, kusznicy strzelają? Strzelają. Możemy się od razu rozstawić w taki sposób, by przygotować się na nadejście tej drugiej armii. Zrobimy sobie rozstawienie. Spokojnie, mogą odpoczywać. Idą, będą szli i odpoczywali. Okej. Okay. Jest tak, kusznicy. Natomiast... Lepiej do nich podejdą gdzieś tutaj. Nie strzelają już. Świetnie. A my ich zamkniemy w kole. Ło, Jezu, mamy tylko jednego jeźdźca. Gdzie on jest? No pięknie. Dobra, straciliśmy. Nie zauważyłem w porę i straciliśmy niestety jeden oddział. Na pikinierach. Ja. Yeah. Dobra, trudno. Przez to było przez moją głupotę i nieuwagę akurat. Nie sądzę, żeby wrócił ten oddział, ale jeżeli wróci, to będę się z tego bardzo podu cieszyć. W sumie to nawet nie zauważyłem, kiedy oni się nacili na tych ostatnich pikinierów, wiecie, no tych, nie wiem, to było z 5, 6 ich, ale niestety wystarczyło, żeby zabić bardzo dużo naszych jednostek. Więc ustawić się tu, świetnie. Za to nasze pancerne siły, no to powiem wam, że pierwsza klasa, naprawdę. Ci już praktycznie nie istnieją, świetnie. Jak tu wygląda ta armia? Pikinierzy... Plus zbornicy. Mamy jeszcze tych jeźdźców. Jeden oddział, mamy drugi oddział jeźdźców. Mamy tak z jeźdźcami tuż troszeczkę na bakier. Powiem wam, że nasza jazda się wykruszyła. Może wykorzystamy te dwa oddziały konnicy. Świetnie. Gdzieś tutaj na tą stronę, tylko niech oni odpoczną sobie przede wszystkim. Ten jeden oddział włóczników jak najbardziej będzie walczył z tymi konnymi. Ten drugi ustawimy sobie tutaj, świetnie. A tych, których jeszcze nie zdążyłem, więc tak, kusznicy na 100% gdzieś tu. Pięknie. Teraz wy. Bez was, bez was, bez was i bez was. To rozciągniemy sobie linię jeszcze dalej. No to jest ciężka kawaleria w ogóle. To będzie zabawnie. Dobra, postaramy się to zrobić jakoś. I tu jeszcze walczycie? Ok, zabili generała, świetnie. Bardzo ładnie przywalili w naszą ciężką kawalerię. Dobra, słuchajcie, wy się pośpieszcie. Wy, tak samo.
No i nasz generał, którego sobie rozstawimy tutaj z tyłu. Doskonale, więc tak, wy i wy. Zająć tą pozycję, świetnie. Wy, tak samo, gdzieś tutaj daleko już. Tak, tutaj ciężka kawaleria właśnie przestaje istnieć. Bardzo fajnie. Słuchajcie, to pierwszy wystrzał, może się uda od razu w tą kawalerię wystrzelić. Wy tutaj będziecie chronić. Nie są może zbyt celni, ale powinni dać nieźle czadu. O, to chodziło, świetnie. Teraz wszystkie te nasze, całą naszą siłę przerzućmy na generała. Doskonale. No i bardzo ładnie. Dobra, nasza kawaleria jeszcze daje radę? Daje sobie radę, bez problemu. Nice. Okej, słuchajcie, wyślemy w takim razie całą ją. Może niech przestaną strzelać już. Dobra, damy radę się przedrzeć. Ja bym chciał, żebyście zaatakowali tych łuczników. Bierzemy jeszcze naszą ciężką kawalerię. To też w sumie mogłaby się przedrzeć. Okej, teraz. Tam ich przerzucimy i postaramy się zaatakować te piki. Ten oddział ma natomiast zajść przeciwnika z flanki. Świetnie. Jazda natomiast też się ma przedrzeć. I pomożemy w walce z tymi łucznikami. Ten oddział też wyślemy tam. Pięknie. Teraz oddział włóczników na flankę, generał tutaj. Fatalny pomysł, wiecie. Ci łucznicy po prostu nas rozniosą. Dobra, do tyłu. Tak samo gdzieś, już tam na tylne linie, świetnie. Tu się rozstawmy w ten sposób. Postaramy się przynajmniej zadać im jakiś strat, bo to jest bardzo mocna niestety kawaleria. Trochę ryzykuje. Właśnie, bardzo mocna kawaleria. Przynajmniej z szarży powinien trochę potracić. Pięknie, teraz do tyłu. A, jeszcze mają włócznie. To są włócznie generalnie. No dobra, będzie. To nie jest zbyt zabawne w takim razie. Zaatakujcie tutaj. Z miecznikami powinni przegrać. A my się wycofujemy gdzieś tam już daleko. Pięknie. Te dwa oddziały. Również do pomocy. Tędy. Pewnie. Więc tu wszyscy mają strzelać w tamtych. Nie, ale wiecie co, mi dwa i tak wyszła bardzo dobrze. Dobra, tutaj wyślemy w tę stronę. Potrzebujemy dosłać tam posiłki, a tych myślę, że sobie zamkniemy już w kole. Okay. Generała możemy nawet rzucić do walki, was też. Nie? Więc co, czy ja dam radę skosić tą kawalerię, bo ona mnie denerwuje. Serio. Dostali ostrzałem, fantastycznie. Teraz już naprawdę jednak skoncentrujcie się może na ustawieniu tutaj i będziecie strzelać w tych pikinierów. W ogóle jedna jeździć jest z dwóch, trzech, sześć, czterech. Dlatego nie chciałem, żeby sojusznik wchodził na pole bitwy, bo my sobie poradzimy z tą armią bez najmniejszego problemu. Jezu, ci łucznicy są jacyś przekozaccy, powiem wam. Beastslayerzy. Nasi są co prawda wycieńczeni, ale dobrze sobie radzą nawet z trzema oddziałami. Okej.
i ta lekka kawaleria to po prostu będzie tak mi ustrażycie, że... Okej. Strzelać tam. I strzelać tam. Fajne jest też to, że przynajmniej nie będziemy musieli już gonić nikogo do Khazad-dûm. Praktycznie wykończymy wszystkich i Khazad-dûm będzie naszym. Łucznicy, pomóc im. Świetnie, to troszeczkę to naprawi sytuację. Chyba drugi generał jest przy okazji. A, ci już sobie poradzą. Dobra, słuchajcie, to przyspieszymy, żeby to nie trwało wieki. I drugi generał nie żyje, świetnie. A to został im ostatni oddział pikinierów, którym nie wiem czemu, ale tak biega jak głupi. Ewentualnie od razu sobie też rozstawimy się tutaj. Trochę na tą stronę, trochę do tyłu. O, świetnie. O to chodziło. Jakby zmienili kierunek, w którym się poruszają. Przy okazji, jak tylko spanikują, no to będziemy mogli, dobra, odejdźcie bliżej do nich, świetnie, dogonimy ich na pewno, bo oni nie są przynajmniej, a nie, też są wycieńczeni od strzał, od strzelania. Dobra, znowu salwa. No, do tyłu. On się chyba stara wycofać. Poważnie będziemy się tak bawić? Już mogliby spanikować, serio. O, świetnie, dobra. Tak, oczywiście chcemy kontynuować. Skoro już spanikowali, to już nie strzelajcie. Oczywiście musiał postrzelić swojego, musiał. Nie wiem, magicznie się to stało. Wykańczamy ostatnich, którzy byli na polu bitwy. A druga nasza armia to w ogóle czekała jeszcze na wejście. Ale zobaczcie, jedna nasza średnio elitarna armia, bo tak naprawdę to są, powiedzmy tak, to są średnie oddziały, średnie klasy. To jest elitarny oddział, faktycznie. To jest elita. Konnica była elitą. No i teraz pytanie, czy dostaniemy przynajmniej kilku z tej konnicy z powrotem, że jednak ten oddział nie zostaje zniszczony całkowicie, a powiedzmy byli tylko ranni. Czy też, no niestety, ale polegli w chwalebnej walce. Szkoda, bo złote doświadczenie mi. Strasznie mnie to boli. Że chwila nieuwagi po prostu wjechali w jakiś mały oddział z pikami. Po prostu nawet nie widziałem. Tyle się działo, że już nie zdążyłem tego ogarnąć. Mam do siebie o to pretensje, wiecie? Czy też, no, zostaje unicestwiony. Powiem, przecież nawet nie będzie chyba bitwy o Morię, tylko po prostu ją zajmiemy. Execute, oczywiście nie bierzemy jeńców. Tak, moi drodzy, możemy zająć Morię. Yes, my lord. O, żart. Serio? Nie straciliśmy ich. Zobaczcie, 16-16. Super. Ale to jest kurwa chujowe. No zajebiście, trolle se pojawiły, no. No dobra, są tam trolle.
Wow. Nie, serio, chujnia z grzybnią Winoszowym, moim zdaniem. Trzeba było wypuścić tych 19, wiecie, czy tam 90 chłopa. Bo nie wiedziałem, że jakie gówno mi się tu pojawia. Jak Teraz melon. się zirytowało mnie to, wiecie. No cóż, no, zobacz. Tych sobie połączymy, bo nie są nawet przetrenowani specjalnie. Tych z tymi nie będziemy. Z tymi możemy. Łuczników też możemy sobie połączyć. Your orders, my lord. Yes, my No lord. i zrobimy sobie taki myk, że Yes. tak, damy do tyłu. Your orders, Tutaj. my lord. Tych z My tymi lord. możemy połączyć. Tak wytrenujemy Orders. nowe oddziały. Tutaj, tak. W ogóle łączcie wszystkich najlepiej. Świetnie. Yes, my lord. Czy właśnie sobie skasowałem jazdę? Your orders, my Kurwa. lord. Dobra. Yes, my Jak nie lord. myślisz, to twój problem. To jest nauczka dla mnie. Your orders, Po my prostu. lord. Przez przypadek kliknąłem M, bo chciałem Yes, my połączyć, ale lord. zapomniałem, że jest oczywiście jazda jeszcze. Ciężka. Dobra. No Your mówię. orders, Za my głupo to lord. niestety trzeba płacić. Mój błąd. Your will, my Za lord. szybko chciałem to wszystko Yes, zrobić. my Się lord. wkurzyłem w cię tą armię, naprawdę. With honor. Pokonujecie, ciężka bitwa, a to nagle takie gówno się pojawia, że o, nieistotni domo, wypełzli kurwa spod kamienia. Ja to tylko powiedzmy 40 parę troli. Ja pierdzielę, nie zauważyli tego z Danlandu. O tak, nie. Czekaj za drzwiami. Your orders, O my Jezus lord. Maria, dobra. By Tych your weźmiemy command. tu. Yes, my lord. Weźmiemy My sobie ten lord. ciężki oddział do zabijania Sandwich. troli. Merging Dobra, armies, mamy my taką lord. armię antytrollową, więc Your orders, my zobaczymy lord. tą bitwę oczywiście. We shall engage. Ale We shall powiem wam, że jestem prevail. wkurzony totalnie. Yes, my Musimy jeszcze lord. turę poczekać, już myślałem, że w tyturze zajmę tą prowincję, co chciałem. No cóż, a tych sobie cofniemy w takim razie tutaj do Eret Nuen, Yes. żeby We można było shall ich continue przetrenować. tomorrow. My lord. Szpieg od razu w tę Approaching stronę, bo oczywiście nie starczy nam quietly. sił na Your przejęcie też orders, tego. my lord. Your orders. Yes, my lord. No, trudno. My lord. Frakcje zniszczone, tak jest. Super. No to już nie mamy tak naprawdę wrogów. Jeszcze sobie zrobię listę, zanim skończymy turę. Zobaczę listę budynków. Bregold, tam się nic nie dzieje. Jeszcze sobie upewnię się tylko, może już jednak jest ta szansa z... O, patrzcie, no i dobrze, sprawdziłem, zajebiście. To w takim razie normalne podatki od razu. Bardzo się z tego powodu cieszę, będzie można sobie tą osadę rozwinąć. I kończymy turę. Aż pogięte po prostu z tą armią tam orków. Dobra, nie będę się denerwował, po prostu ich rozjadę. Trudno, no. Jeszcze jedną bitwę jeszcze raz. Zobaczcie, jednak zobaczycie morię. Mam nadzieję tylko, że gra nie wywali, bo zazwyczaj te mody lubiły się wysypywać na tych takich. Jak to się nazywa? Customowych mapach, czyli robionych przez twórców, bo różne dziwne rzeczy tam potrafiły dziać. Z trollami sobie poradzimy bez najmniejszego problemu. Bardziej bolą będą mnie bolić ci łucznicy, bo o ile nasi zwykli włócznicy z trollami będą walczyć średnio, to halabardziści nieźle sobie z nim poradzą. No, szef Angmaru nie żyje, księżniczka bierzemy, Karnun zostało stracone. Ogólnie idzie im chujowo. Your orders, my No, lord. to mamy w ogóle I'm też gonna stick armię you. goblinów. A słuchajcie, wiecie co? Come and get me, you coward. Czy na pewno nie dam rady tego zająć? Yes, my lord. Spróbujemy, wiecie? Nie będę się With od razu stąd honor. oddalać, żeby ich przetrenować, tylko po prostu spróbuję zająć tą osadę. Nawet jeżeli tą jazdę stracimy, no dobra, to tylko jednostki, prawda? Trzeba o nich dbać, co prawda, jak. Będą mnie boleć, na pewno ich Your will, strata. my lord. Dobrze. My lord. Gdzie możemy przerzucić tych włóczników, żeby było taniej? Teraz pytanie. Wymienimy ich sobie w Orders takim by razie. your command, Tuk, my lord. tuk. Orders. To trochę drożsi. Yes, my lord. Świetnie. By your command, A orders. tych panów? To byśmy chcieli może. Your will, my lord. A może tu? Yes, we'll make camp Pięknie. here. Was tak By samo. your command,
Powiem wam szczerze, że tych też tam przerzucimy. Będą akurat 4 zajęte. Świetnie. No i co? No i nie będziemy czekać, tylko rozpoczynamy tą bitwę. Ostatnie, co sobie zrobimy przed bitwą, to te budynki. Salę wodza. Czy my chcemy salę wodza tutaj? Tak. Świetnie, będziemy mogli mieć 2 darmowe oddziały. Bierzemy. Orostar natomiast. Orostarze weźmiemy sobie straż miejską. Budujemy. Okej, okay, dobra. No i co? Startujemy w takim razie z tą bitwą. Tylko najpierw save'a zrobię. No mówię wam, że ona się lubi wywalać nawet na jeszcze jednym slocie, żeby coś się totalnie nie skopało. Numer 21. W ogóle to już chyba jest 28 odcinek? No i zobaczmy, jak zrobili Morię. Zależy mi na czasie, bo mówię, chciałbym przejąć tam jeszcze prowincję goblinów, która jest na północy. Jeżeli nie będziemy się śpieszyć, to na pewno elfy albo Dunedainowie położą na tym swoje łapska. A dla nas to jest taki, wiecie, trochę izim. Można lepszą pogodę prosić? Może być trochę ciemniej, ale damy radę. To tu są mury, które trzeba wyważyć. Są. Jak to wygląda teraz w środku? Czy oni coś tu zmieniali? Nie, dalej jest. Dalej jest, że tak powiem, chujowo. Ja nie lubiłem tych customowych map. I znając życie, to komputer ustawi się wszystkim, co ma tutaj. I będzie dupa zbita, bo to będą łucznicy, którzy będą nas napierdzielać. Nie wiadomo skąd. Co? Taki otwarty teren po prostu? Zobaczcie, tu jest trawka, tu w ogóle drzewa. To jest teren jakiś. Coś skopali to ostro. A z tą mapą była lepiej zrobiona. Dobra, no to co? Taran jak najszybciej tutaj. Prosimy. Świetnie. Następnie. Wow, nie to chciałem zrobić. Następnie wszyscy nasi halabardziści. W ten sposób was możemy nawet ty udać. Bez was. Tak samo. Drugi taran raczej nie będzie potrzebny. Bierzemy całych naszych łuczników. Nie uciekacie od razu, wam powiem, świetnie, i nie wybieracie sobie też sami celów. Nasza elita tutaj do pomocy. I konnica, która raczej pomocna nie będzie, ale ma też zająć jakąś tam pozycję. Świetnie, zacznijmy. I tak jak myślałem, przeciwnik oczywiście wybrał najbardziej opierdzieloną miejscówkę do obrony, czyli wycofa się na plac. I to będzie bardzo długa i nudna bitwa, moi drodzy. Ja to chyba wrócę do was, jak ja się tu ustawię, dobrze? Bo... No tak, stąd będą mnie oczywiście ostrzeliwać. Dobra, będziemy jednym czy dwoma oddziałami atakować, to tymi najprostszymi, czyli halabardzistami, których najłatwiej, no nie wiem, uzupełniać. Wrócę do was, jak już się tutaj rozstawię. Okej, moi drodzy, jesteśmy, no to w takim razie od razu możemy, nie wiem, postarać się ich tutaj masakrować. Dobra, powinniśmy to wygrać bez mniejszego problemu. Nie będziemy się oczywiście zbliżać aż tak bardzo do nich. Tutaj możemy sobie jedynie ustawić łuczników. O, w ten sposób, świetnie. Żeby wspomagali naszych w walce z nimi. Są oczywiście te cholerne trolle. I na razie wysłaliśmy 2 oddziały. Tu jest tak ciemno, że nawet nie da się za bardzo obserwować walki, wiecie? I nasi padają jak muchy z tego, co widzę. Dobra, idziemy tak. Świetnie. Teraz możecie wybierać faktycznie cele. Ślemy tę elitarną piechotę. Dobra, do ataku. Pięknie. Na pewno kilka oddziałów tu stracimy, jestem przekonany. Spróbujcie tam strzelać. To będzie prościej przeforsować. No, trolle zdychają. Nie ma siły, żeby nie zdychały. Kolejny oddział do pomocy. Tutaj tak samo. Sami teraz wybierzcie cele, bo nie chcę, żeby się poruszyli. Po prostu.
To powiem wam, że trolle to i tak sobie nieźle radzą w walce z nami. Świetnie. Dobra, czy będziemy dostawać jeszcze jeden oddział? Na pewno przybliżymy się walce. Tutaj wyślemy do pomocy może kolejny. Tak samo tu. O, świetnie. Trolle udało się pozabijać, więc nie ma najmniejszego problemu. Tutaj wycofamy tych łuczników. Drudzy mają zająć ich miejsce. Czyli oczywiście uda mi się ich rozstawić. Dziękuję bardzo. Też sami macie strzelać. Pięknie. Są ich 50. Nie, dobrze sobie radzą. Świetnie. Skończyły się strzały pewnie. I naszym, i im. No co, dacie radę strzelić? Jeszcze w kilka oddziałów? Na pewno. Super. Słuchajcie, może nawet będzie tak, że nie będziemy musieli nikogo nowego dosyłać, tylko wszystkich po prostu wybiją te oddziały, które dosłaliśmy. Tak, 93 to to nie. Ty do tyłu, wy do tyłu w takim razie. Bez tego. Po prostu do tyłu, schodźcie niżej, świetnie. Nie chcę ich stracić. O, jeszcze zastrzeliliśmy generała, świetnie. Ale tak moim zdaniem niepotrzebne straty w ogóle w tej bitwie. No i świetnie, dobra. Tu już nie spanikują, bo są na kręgu dowódczym. Jednak widzę, że wpadają jak muchy. No to powiem tak, do obrony praktycznie nie do zdobycia, jeżeli byśmy to bronili sami. Przed komputerem, bo nie wiem co tak naprawdę, co przeciw musiałby mieć. To takie piękne można robić taktyki defensywne, tak zmęczyć wroga, który po prostu bezmyślny przy takich tego typu oblężeniach, że no, to coś wspaniałego. Natomiast tak walcząc z przeciwnikiem, to niestety, ale nie da się powiedzmy wykorzystać tak fajnie zrobionych map, nawet jeżeli mają tam jakieś niedociągnięcia, w walce z SI. Często w ogóle komputer jest też bierny w takich bitwach i niestety, ale nie umie się na nich poruszać. Mapy są dla niego zbyt skomplikowane po prostu. No i wspaniale. Słuchajcie, mamy, będziemy plądrować. Ile to przynosi w ogóle dochodu? O, niezbyt. Czy chcemy wybić ludność? Nie, bo będą tu utrzymywał bardzo duży garnizon, to powiem wam, że będziemy kupować. Nie chcę nic zniszczyć, żadnych kopalni szczególnie. Fantastycznie, od razu zbudujemy sobie świątynię. No i mamy Mining Network. Myślałem, że będzie znacznie więcej pieniędzy z tego, ale zresztą napisaliście mi, że ta będzie dawać około 3000. Tutaj ta jest znacznie cenniejsza niestety. I teraz zobaczmy, czy ja mogę się przedostać do elfów i z nimi porozmawiać. Mogę, cudownie. Sojusz. Sojusz jest do rozważenia. I nawet zaakceptowali, fantastycznie. Słuchajcie, wymienimy się mapą. W takim razie cieszy mnie ten sojusz, bo w tym wypadku mógłbym mieć teraz problem, bo mogliby mnie od razu zaatakować. A jak widzicie, są dwie armie. Fangorn, słuchajcie, odkryty. Cudownie. No, ale mamy tutaj wszystko już ustalone, więc teraz naszym celem będzie po prostu przygotowanie się do wojny z Gondorem. Gondor ma za sojusznika Dol Amroth i Rohan. Rohan prawdopodobnie stracimy, ale powiedzmy tam sobie szczerze, że nawet jeżeli obróciliby się przeciwko nam, to nie będzie wielki problem. Wystarczy, że utrzymamy w Mittalmoor albo gdzieś tutaj. Nawet możemy ich zaatakować w sumie. Znaczy, Rohan ma sojuszników już lepszych, bo to jest zarówno Lorien, jak i Dol Amroth. No to Dol Amroth nas w ogóle nie interesuje, ale Lorien będzie gorsze, więc chyba, że Rohan sam wypowie nam wojnę. Oto wtedy możemy z nim walczyć. Natomiast my nie będziemy wykazywać tutaj żadnej inicjatywy. Dobra. No i teraz to, co chciałem zrobić, moi drodzy, to przede wszystkim zabranie części naszych oddziałów, które mogą nam się teraz przydać. No i będą to na przykład
właśnie kusznicy. Pięknie. I co jeszcze byśmy chcieli stąd zabrać? Na pewno ciężką jazdę. Na pewno bym chciał zabrać tych łuczników. Pięknie. Spróbujemy zaatakować. Na przykład postawimy sobie też wieżyczkę. I spróbujemy zaatakować Anon en Ordo. Pięknie. Jedną turę poczekamy. Prawdopodobnie zostaniemy zaatakowani przez buntowników, ale te wszystkie armie nie są już jednym jakby skomasowaną wielką siłą, prawda? Będzie dużo prościej dzięki temu. No i słuchajcie, obiecałem, że nazwiemy sobie też tą osadę. Więc, moi drodzy, konkurs. Na najlepszą nazwę, w jaki sposób możemy przemianować Casa Doom na jakąś naszą tutaj przez was wymyśloną. I chciałbym, żeby to było zrobione w ten sposób, że słuchajcie, wypisujcie nazwy, jakie chcielibyście, żeby to było na, żeby to się nazywało, prawda? I ta nazwa, która będzie miała najwięcej łapy w górę, po prostu w komentarzach, sami będziecie przeglądać te komentarze i sobie sprawdzać, która wam się najbardziej podoba, zostanie wybrana. Myślę, że dajemy sobie czas. Mamy teraz środę. To tak do piątku, dobra? W piątkowym odcinku będzie rozstrzygnięcie, więc dzisiaj i w czwartek jest czas na łapkowanie, a także ocenianie. I jeżeli się uda, będzie to, myślę, że bardzo fajnie wyglądało. Dobra, sprawdźmy wiadomości. Mamy relacje poprawione z Lorien, fantastycznie. To już zawarty. Mamy plus jeden, świetnie. No i teraz pytanie, czy uda nam się jeszcze to podpisać, to już w ogóle byłoby wspaniałe, prawda? Tych jeźdźców to mamy w sumie niewielu. Nie powinien ich przerzucić jednak do tej armii i wyciągnąć sobie chociażby... A mogę zrobić... Wow, słuchajcie, tu jest gdzieś tam zakopany dyplomata. Ale da się przejść przynajmniej już na drugą stronę, super. Nie da się ich przekupić, nie? W tej turze już wszystko zrobiliśmy, co się dało. No dobra, słuchajcie, w takim razie kończymy tutaj turę i zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno nas zaatakują. Tak myślę, będą się nie zaatakować, ale nie mają pełnego obsadzenia, brakuje im jeszcze tej armii południowej i to jest świetny wynik. Dobra, mamy tak, to są pierdoła. To jest pierdoła. Może ci nie są do końca pierdoła, bo są łucznikami na wilkach. Fajnie wyglądają. No, bo nawet te ciężkie ich oddziały to są... takie sobie. Dobra, słuchajcie, myślę, że ta bitwa już w kolejnym odcinku, mamy 44 minuty, to zbliżamy się tego optymalnego czasu 45. I cóż, do następnego odcinka. Pamiętajcie o konkursie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę pod filmem, bardzo mi to pomaga. I wejdźcie też w linki, czyli Patronite, Facebook, przez Patronite to można mnie wesprzeć, przez Facebooka dołączyć do grona Watachy. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej, pa, pa.